Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć, że niczego wbrew zasadom i zapisom Konstytucji robić nie wolno. Nasz przekaz można było dzisiaj zobaczyć. Była ta cienka czerwona linia między transparentem wysłużonym naszym, mało eleganckim, wielokrotnie używanym transparentem, że zdrajcą ojczyzny jest ten, zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo. Potem rozciągnęliśmy czerwoną linię i za nią stanęliśmy z białymi różami i z napisem Konstytucja. Dołączyło do nas trochę osób z zewnątrz, osób towarzyszących, świadków, obserwujących, a właściwie też uczestniczących w tej pikiecie, bo mieli również hasła Konstytucja, było naprawdę sporo. Było tutaj i w dalszym ciągu jest kilka samochodów transportowych policyjnych przewożących policjantów, bo nie chcę użyć słowa, którego używają wszyscy. I policja była już, jak myśmy tutaj przyszli, ja miałam pierwszą rozmowę, zanim doszłam na miejsce. Bardzo spokojną rozmowę, z uwagą, żebyśmy przestrzegali zasad obowiązujących w czasie pandemii i zespół antykonfliktowy, który mi się przedstawił, że jest. Właściwie nie było potrzeby interwencji zespołu antykonfliktowego, ponieważ nasza pikieta była jak zwykle pokojowa. Natomiast niestety zostaliśmy spisani, bo interpretacja policji była taka, że moment, w którym transparent, który był na początku położony na ziemi, został podniesiony, był momentem przekroczenia obowiązujących w tej chwili przepisów. Niestety ja, ponieważ również byłam spisana z tego tytułu, że trzymałam ten transparent, nie usłyszałam podstawy faktycznej. I jedynym uzasadnieniem była ustawa o policji. Wiem, jaka jest ta podstawa faktyczna, więc usiłowałam ją nawet policjantowi podpowiedzieć, bo nie jesteśmy tutaj i nie byliśmy po to, żeby mieć utarczki z policją, szczególnie wrocławską, która ostatnio zachowuje się bardzo dobrze wobec demonstrujących, tylko po to, żeby walczyć o naszą wolność zgromadzeń i żeby móc właśnie w tym dniu ten przekaz, o którym mówiłam, przedstawić. Pierwsze wrażenie to jest takie, że jestem zbudowana tym, że mimo ostrzeżeń ze strony policji, spisane były tylko 3 osoby i zobaczymy, jakie będą konsekwencje. I jestem bardzo zbudowana tym, że towarzyszyło nam w tej akcji przynajmniej 200 osób. Przynajmniej 200 osób, czyli ludzie zareagowali i przyszli, żeby właśnie w ten sposób wyrazić swoje przywiązanie do najwyższego prawa Rzeczypospolitej.